W tym filmie układanie małych płytek między szafkami oraz nad wyspą tutaj. Zobaczysz między innymi, co zrobić, kiedy okazuje się, że tak ładnie równałeś ściankę, a stolarzy docięli za krótki blat. Jak dociąć elegancki narożnik bez specjalistycznych elektronarzędzi, czyli tanio i dobrze. Osadzanie gniazdek w płytkach, testy gotowych klejów do płytek. Czy gotowa fuga to dobry pomysł? Oraz oczywiście najważniejsze zasady układania płytek. Do ułożenia takich małych ceramicznych płytek nie potrzebujesz tak naprawdę żadnych specjalistycznych i drogich narzędzi. Do cięcia wystarczy szlifierka starczą do płytek oraz taki nożyk za parę złotych. Wiertarka, mieszadło, wiaderko do wymieszania kleju, ale możesz kupić też gotowca. Żeby było prosto, wystarczy tradycyjna poziomica, ale laser to nie tylko fajny bajer, ale i wygodny pomocnik. Paca zębata plus szpachelka, poza tym sporo innych drobnych narzędzi. Przy układaniu płytek ważne jest przygotowanie podłoża. Wyrównałem to wcześniej płytami budowlanymi Uniplatę, no jeśli będziesz miał równo, to jedziesz wtedy na grzebień i odchodzi ci z głowy kombinowanie, podkładanie kleju pod płytki, manewrowanie tymi płytkami, no ale tutaj jest problem, bo po przyłożeniu płytki jest dziura. Stolarze za krótko docięli blat. Okej, dojdzie jeszcze klej, ale małe płytki układa się małym grzebieniem i po dociśnięciu tak naprawdę nic się nie zmieni. Klejenie na placki małych płytek jest uciążliwe, poza tym co by tam wyszło na górze, gdybym odszedł od ściany. Jest tak jeszcze w dwóch miejscach, stolarze wiedzieli, że będą płytki, ale nie mogę mieć pretensji, bo nie powiedziałem jakiej grubości, a grubsze by to zakryły. No dobrze, w takim razie co mogę zrobić w takiej sytuacji? Poświęcić kilkadziesiąt minut, wyrównać i układać później bez nerwów. W narożniku wystarczy profilem narożnikowym, urobiłem trochę gipsu budowlanego, nałożyłem i wtapiam narożnik. Tutaj na górze na zero, a tu na oko. Tak ze 3 mm jak odejdę będzie dobrze. Poziomicą ustawiłem pod linię, pionu już nie będzie, ale minimalnie, także nie robi to raczej problemu. Zobaczymy przy okosowaniu. Urobiłem klej do płytek klasy, no taki od 50 zł w górę, nałożyłem na płytę i ściągnąłem łatą, wyrównując od narożnika do narożnika. Z prawej strony zaciągnąłem packą. Na tą ściankę po prostu przykleję drugą płytę Uniplatę o grubości 4 mm. Szczelina będzie jeszcze widoczna, ale płytka zakryje. Tak wydawało mi się najprościej i najszybciej. Posmarowałem pacą zębatą i przykleiłem płyty. Zostawiłem na jeden dzień do wyschnięcia. Mogę zabierać się za układanie płytek, tych płyt budowlanych nie trzeba gruntować, ale wcześniej warto jeszcze rozplanować sobie układanie. No bo tak, na dole cała płytka czy od góry cała? Myślę, że puszczę od góry, ponieważ tutaj też będzie wtedy wykończone całą. A na dole będzie docinek. Powiem tak, gdyby płytki były tylko pod szafkami, to układałbym całą od dołu, bo docięta u góry nie byłaby na co dzień praktycznie widoczna. Ale tutaj ciąg płytek będzie jeszcze na ściankach z oknami i lepiej, żeby wykończyć od góry całą, a nie docinkiem. Sprawdziłem i na dole wyjdzie kilkucentymetrowa płytka. Poziomo też sprawdzam, choć tutaj kolejne rzędy będą w cegiełkę, także w sumie co wyjdzie, to wyjdzie. Na końcu 2-3 cm pasek, no tego nie przeskoczę, chyba że przesunąłbym cały rząd o kilka centymetrów, ale okej, nie będę kombinował, mi to w tym przypadku nie przeszkadza. Pod szafkami poziom jest, drobne nierówności również, takim punktem zerowym wydaje się okap, choć płytka powinna wejść za jego krawędź. Odznaczyłem pod płytką i w tym miejscu puszczę poziomą linię lasera. Zobaczyłem, czy płytka na pewno wejdzie, nie chciałbym jej szorować. Szczelina przy szafkach może zostać, bo zakryje ją później profil LED. Dociąłem stelaż na długość ścianki i zamontuję go równo z linią, a to dlatego, że będę układał płytki od góry. Generalnie udałoby się pewnie i bez podpórki, ale pierwszy rząd tak będzie łatwiej. Profil złapię małymi wkrętami. Czemu od góry? Ponieważ tu chcę, żeby bez niespodzianek ładnie i dobrze to wyszło, ale od blatu też można, o tym później. Wszystko przygotowane płytki, które będę układał, to biała, gładka, matowa ceramika o rozmiarach 10x20 cm. Zastanawiałem się jeszcze nad innymi popularnymi, ale one już takie oklepane. Wybrałem proste, tradycyjne płytki bez cudów. Klej do płytek użyję gotowców. Mam dwa, Mapei oraz Śmiga. Są one dużo droższe od tradycyjnych, ale za to wygodne, bo otwierasz, korzystasz, zamykasz i na drugi dzień możesz kleić dalej. Odchodzi ci mieszanie, czyszczenie, mieszadła, wiadra i mus, że musisz wyrobić, co umieszałeś. Jeśli chodzi o koszty, no na takie małe powierzchnie można przeboleć. Natomiast gotowy klej dłużej wiąże, bo musi odparować wodę i nie nadaje się na kładzenie na placki. Poza tym płytka powinna być chłonna, żeby szybciej schło. Zrobiłem test, przykleiłem płytkę na kawałku płyty budowlanej i na drugi dzień nie mogłem zerwać.
Klej będę nakładał na płytkę, ogólnie lepiej smarować ścianę, bo szybciej, ale tą ściankę zrobię już smarując płytki. Plusem jest, że będą czystsze spoiny. Kładę kolejne płytki i rozdzielam krzyżykami. Wybrałem 2 mm, dla czarnej fugi będą idealne. Sprawdziłem trójki, to już ta fuga za bardzo by się rzucała w oczy. Pod okapem weszło na wcisk, mogłem nieco niżej kłaść, bo nie wiem, czy wymienię okap w razie awarii. Układam kolejne sztuki, dociskam może nie na siłę, ale żeby ten klej tam w środku się rozprowadził. Prosta praca, bo proste podłoże, na razie patrzę na spoiny, czy krawędzie płytek są w linii, czy coś tam nie odstaje, ale również czy jedna nie jest wyżej od drugiej i koryguję małymi klinami. No cóż, choćbyśmy chcieli, płytki to nie puzzle i proste nie są. No bo spójrzmy. Różnice milimetrowe, ale robi to już problemy w trakcie układania. Podobnie jest z grubością, a nawet czasem nie mają kąta. Zaznaczam, że to drugi gatunek płytek, ale rzadko się zdarzają idealnie proste, wynika to po prostu z procesu wypalania. Pierwszy docinek dosyć wąski, 2,5 cm, przy większych płytkach weź dwa wymiary góra i dół. Do cięcia wystarczy rysik, taki lub taki, z końcówką, która zarysowuje płytki, może być ona z różnych materiałów. Jak to działa? Zaznacz na płytce, przyłóż drugą, dociśnij i mocno zarysuj, raz, dwa lub trzy razy. Podłóż coś, na przykład klucz imbusowy i złam. Ten drugi szpikulec wydaje mi się wygodniejszy, raz, że końcówka jest stożkowa i bardziej precyzyjna, to można go wykorzystać od razu jako łamak. Po złamaniu płytka nie będzie wyglądała idealnie, ta część za szkliwem może być pofalowana i tutaj do akcji wchodzi szlifierka z diamentową tarczą. Można zeszlifować zgrubienie, ewentualnie taka kostka z powierzchnią diamentową, ta jest o gradacji 60. Po przycięciu sprawdź, czy pasuje, jak nie to doszlifuj lub dotnij nową. Klej i kleimy. Podpórkę można zdjąć po kilkudziesięciu minutach, ja akurat jestem tu na drugi dzień, przykryłem blaty, ten pierwszy rząd układałem bez zabezpieczenia, ale wystarczy, że ci płytka wypadnie i możesz uszkodzić. Klej staraj się nakładać równomiernie, może mieć znaczenie pod jakim kątem trzymasz packę i ile tego kleju nałożysz. Dociskając płytki będą różne grubości. Zaznaczam środek płytki. Przyklejam z przesunięciem o połowę, bo to oczywiście ma być w cegiełkę. I tutaj już bez podparcia, małe, lekkie płytki, cienko kleju, równa powierzchnia, łapią się ściany błyskawicznie i po dociśnięciu nie opadają. Niefortunnie spoina wyszła na łączeniu płyty budowlanej, tutaj to nie problem, ale na przykład na ściankach działowych pamiętaj dobrze zaszpachlować łączenia płyt, widziałem już w takich miejscach popękane płytki. Po chwili wsuwam krzyżyki, specjalnie wcześniej spoiny zostawiłem nieco mniejsze i krzyżykiem rozsuwam. Zwróć uwagę, że płytki mają lekko skośne krawędzie i dzięki temu możesz regulować szerokość spoiny, zależnie jak głęboko wsuniesz krzyżyk. Te co używam nazywają się tetki, bo mają kształt litery T, dzięki czemu można je wsuwać w te krawędzie. Tak czy siak ja wolę układać krzyżyki jeden obok drugiego, jakoś mi wygodniej i czuję większą kontrolę nad tym co robię. Ułożyłem kilka płytek, patrzę pod poziomicę i widać nierówności, ogólnie to pierdoło i w większości nie będzie to przeszkadzało, ale warto postarać się gubić takie rzeczy wynikające z nierównych płytek. To już powiem szczerze kwestia doświadczenia, ja to robię niejako odruchowo, potrafię sobie wyobrazić jak tu obniżę, to tam wyrównam i tak dalej. Generalnie trzymaj się poziomu i koryguj rogi płytek, bo na nich widać nierówności. Staraj się też, żeby narożniki nie odstawały od siebie. Do niwelowania tego służą systemy poziomowania płytek, jednak przy takich małych płytkach, no ja raczej bym się w to nie bawił. Zmierzyłem i dociąłem z dwóch stron docinki, przyznam szczerze, że ja to robię trochę zbyt dokładnie, to znaczy z lewej przy szafce i tak pójdzie jakaś listwa, z prawej zakryje później płytka. Kontrola laserem i trzeci rządek. I tym sposobem dotarliśmy do pierwszego gniazdka. Nie osadzaj wcześniej puszki, bo ciężko jest trafić płytką w puszkę. Lepiej wyprowadź sam przewód i zdecyduj podczas montażu płytek, gdzie ma być gniazdko. Przykładowo przystawiłem płytki i mogę zdecydować, w którym miejscu, między płytkami z prawej lub lewej, osadzę w tej płytce z lewej na środku. Zaznaczam środek, otwornice mam Bosch Expert uniwersalne, nie nadają się one do gresu, ale w płytce ceramicznej wytnie. Rozmiar 68 to tak na wcisk, ja wykorzystam większą 76, puszka wejdzie z luzem, a oprawka zakryje. Zakładam adapter, wkrętarka GSB185LI, no tylko bez udaru. Warto lekko napunktować, gdzie wiercić, poskrobałem końcówką wiertła wideowego. Wywiercam, tylko po chwili uciekłem z tym na balkon. No i podłóż na przykład kawałek styropianu, żeby nie uszkodzić podłogi. Przykładam płytkę, zaznaczam gdzie wiercić i tą samą otwornicą robię otwór. Tylko żeby już nie kurzyć znowu w kuchni, to polecam przystawkę GDE z odkurzaczem. Głęboko muszę wejść w cegłę, żeby weszła puszka.
Wykułem resztki cegieł ze środka, posprzątałem, sprawdziłem, czy wejdzie. I najpierw wklejam płytkę, zostawiam to i układam płytki dalej. Trzymam się pionowych spoin w kolejnych mijankach, patrzę na krawędzie płytek, aby były równe i czyste spoiny. Płaszczyzny nie muszę sprawdzać, bo płyty budowlane są prosto położone, także to mi odpada. Dojechałem całymi płytkami do dołu, zostały docinki. Wymiar na całej długości jest taki sam, no może 1 mm różnice, ale i tak trzeba zostawić szczeliny na spoinę nad płytką i pod płytką chociaż milimetr na silikon. No nic, docinałem kolejne sztuki, przymierzałem i kleiłem. To taka dłubanina, której nikt nie lubi, no ale trzeba zrobić. Do ustawiania przydają się kliny do glazury. I pozostał ostatni docinek. Tutaj zdążyło sobie związać, mogę wklejać puszkę. Gips budowlany, trochę wody, umieszaj i wrzuć do dziury. Trzeba się uwijać, bo 5 minut i będzie wiązać. Wciśnij równo puszkę wkrętami w pionie i w poziomie. Możesz chwilę przytrzymać lub zaklinować, byle tej puchy nie powyginać. Założyłem od razu gniazdko, przed fugowaniem najwyżej odkręcę. I widzę, że mimo starań nie wyszło idealnie symetrycznie. Wyciągam krzyżyki. Czasem się zakleszczą, trzeba wspomóc się kombinerkami, nożykiem czy śrubokrętem, ale jeśli ciężko wyciągnąć, to możesz wcisnąć głębiej i zostawić. Czyść spoinę na bieżąco, jeśli zostaną resztki kleju, to wyskrob nożykiem, szczególnie to z wierzchu, co by przeszkadzało przy fugowaniu. Uważaj jednak, by nie uszkodzić płytek, łatwo utrącić narożnik, jak to właśnie tutaj zrobiłem. Chwila pauzy, porównam te dwa kleje i dorzucę cementowy. Z czystej ciekawości sprawdzę, jaka będzie różnica w sile trzymania wiązania na kawałku zielonej płyty gipsowej. Przykleiłem Adesilexem, śmigiem oraz Atlasem Ultra Geoflex. Zostawię to na kilka dni i wrócimy tu na koniec filmu. No dobrze, przechodzimy teraz na pierwszy narożnik i położymy płytki nieco inaczej. Ustawiam laser równo z górną krawędzią pierwszego rzędu. Mam taki sam wymiar, docinam płytki, czyli będę teraz startował od blatu. Układam od narożnika, są one zukosowane, o czym za chwilę. Przyklejam i wstępnie ustawiam, jak widzisz smaruję też grzebieniem ścianę. Obok kolejne płytki, czasem mogą przydać się szczypce glazurnicze, jeśli masz do złamania wąski kawałek. Zostaw tam w narożniku szczelinę na silikon lub fugę, ja przez moją perfekcję no robię jak robię. Przy zawiasie też weszło jakimś cudem, ustawiam klinami oraz krzyżykami. Teoretycznie smarując klejem ścianę, to płytki lecą jedna za drugą, jednak na takiej małej powierzchni wydaje mi się to uciążliwe, poza tym bardziej brudzą się spoiny. No i pozostaje też pytanie, czy smarować również płytkę. Mnie kiedyś majstry uczyli, żeby smarować i płytkę i ścianę, ale to przecież strata czasu. Niby lepiej wiąże czy coś, to też zrobię szybki test, klej na ścianę i po chwili dociśnięta goła płytka. Drugie pole klej na ścianę oraz jak kierownik kazał klej na płytkę i dopiero przyklejam, również porządnie dociskam. I trzeci sposób klejenia, nazwijmy na papierosa, bo nakładasz klej, idziesz na fajeczkę, wracasz po 10 minutach, na tej wierzchniej warstwie kleju robi się powoli suchy korzuszek, a ty klepiesz tą płytkę tak od niechcenia. Co z tego wyszło, sprawdzimy na końcu, a teraz wracamy do kuchni. No tak sobie przeczyściłem spoinkę, coś tam widziałem, że można wcześniej oklejać taśmą malarską, a być może i ja to pokazywałem kiedyś, no ale bez przesady to nie malowanie. Układanie płytek z narożnikiem zaczynam w narożniku i tutaj mam dwie zukosowane płytki, ale jedna jest cała, druga połówka. Zobaczmy, jak zrobiłem to ukosowanie bez skomplikowanych maszynek do cięcia. Potrzebuję szlifierkę z tarczą diamentową ciągłą, połóż płytkę na stoliku i chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności odciąć tą część glinianą, tak milimetr od krawędzi. Najpierw zrób ostre cięcie szlifierką bez stresu, no chyba, że nigdy nie ciąłeś, to możesz się stresować. Następnie przejedź jeszcze ze dwa razy, szlifując końcówką tarczy, byle ostrożnie, płynnym ruchem, żeby nie uszkodzić szkliwa i zmarnuj najwyżej dwie płytki, aż poczujesz, o co chodzi. Wyszło to całkiem nieźle, ale można dopracować kostką z diamentem, poszlifować chwilę. No i tu już wygląda to jak profesjonalne fabryczne cięcie. Ważne, abyś ciął pod kątem 45 stopni lub więcej. Patrząc od góry widzisz, jak idzie tarcza, tylko pamiętaj o okularach. Szlifowanko i gotowe. Ciętą płytkę też można dopracować, po przecięciu szkliwo jest postrzępione, przycinasz tak samo i kwestia do szlifowania. Warto mieć kostki o różnej gradacji. Są również inne metody, tarcze szlifierskie na fleksa, ale przy ceramice to wystarczy. Szlifowanie fleksem bardziej przy twardszych płytkach. Teraz kwestia ustawienia, generalnie lepiej zostawić tam szczelinę na fugę, będzie nieco mniej wrażliwe na uszkodzenia. No ale tak czy siak to są delikatne miejsca, wystarczy puknąć czymś twardszym i będzie odprysk. Dobra, jedziemy dalej i znowu jak widzisz dociąłem za dużą płytkę, czyli chciałem za dobrze.
No drobny taki minus smarowania ściany klejem, że nie można wcześniej przymierzyć. I zrywam teraz z klejem, doszlifowałem i przyklejam. Ale znowu teraz za dużo kleju wypływa bokiem, także no nie zawsze idzie tak, jakby się chciało. Patrz, żeby płytki w narożniku były na tej samej wysokości, choć tu widzę, że ta z prawej minimalnie uciekła mi do góry. No takie szczególiki mogą odbić się w kolejnych rzędach. Pod poziomicą trzymaj linię. No i jeszcze, żeby był poziom. Dobra, tutaj walczę z kolejnym narożnikiem, zawsze też możesz kupić listwy. Położyłem tutaj płytki na wysokość gniazdka, na razie to zostawiam. Przechodzę na drugą ściankę i tu mam taki problem, że jak przyłożę płytkę, to jest odstający narożnik. Żeby było prosto, musiałbym tyle odsunąć się płytką. Podkładać kleju, równać, łatwiej będzie po prostu zerwać ten narożnik. Na tej ściance sprawdziłem śmiga i w porównaniu z Adesilexem mam mieszane uczucia. Śmig ma lepką konsystencję, przypomina trochę kleje montażowe z tubek. Jeśli chodzi o nakładanie kleju, to czuć tą rozciągliwość i bardziej trzeba uważać, żeby nie ubrudzić płytek. Generalnie lepiej mi się pracowało Adesilexem, ale z drugiej strony wyczuwam, że śmig ma lepszą przyczepność, jest bardziej gładki, także zależy kto co lubi. Kolejna sprawa to mam wrażenie, że śmig szybciej ciągnie, to znaczy masz mniej czasu na ustawienie płytek. Po 15 minutach nie mogłem ruszyć płytką, także nie wiem, ja wolę mieć większą kontrolę nad tym co robię, choć gdybym układał od góry, to byłby to atut. No i te różne grubości płytek. Czasem używam tych systemów pionkopodobnych, ale przy małym grzebieniu zobacz, że ciężko go w ogóle wcisnąć pod płytkę. Poza tym odciągając płytkę odciągasz też klej, tutaj tego tak nie widać, ale może się chyba zdarzyć, że osłabisz klejenie. Okej, nie narzekam na te systemy, sam czasem używam przy większych płytkach. Co do tego narożnika, to postaram się to wykończyć bez listwy, no bo co bym tu nie dał, to wydaje mi się, że dobrze by to nie wyglądało. Tylko, że tutaj znowu taki problem, że narożnik i płytka idzie pod skosem. Płytki idą w cegiełkę, także źle by to wyglądało, wyszłyby uskoki na krawędziach między rzędami. Ale nie będę zrywał narożnika, przyszlifuję płytki. Tak to wygląda, także zawsze jakieś rozwiązanie. Przykleiłem wyżej podobnie, docinałem z boku na równo z narożnikiem, ale jednak tak popatrzyłem, pomyślałem i wykończę to listwą, no bo później szpachlować, malować taka dłubanina, która może jakbym się postarał ładnie by wyszła, ale szkoda mi już czasu na takie zabawy. Kolejne gniazdka będą podwójne, puszka, płytka i otwornica, tym razem taka prosta do glazury. Ustawiam promień na 35 mm, czyli wytnie okrąg 70. Zaznaczyłem na płytce punkty zgodnie z tymi szpikulcami z tyłu puszki. Uszczerbiłem, aby końcówka otwornicy się nie ślizgała. Można też nawiercić wiertłem widiowym lub do szkła. Zakładam na wkrętarkę, mocno zapinam i wiercimy na wolnych obrotach. Najpierw zagłębi się wiertło, później wycina to ramię. Od strony szkliwa nacinam tak ze 2 mm, później obracam i wycinam do końca. No lepiej po prostu od drugiej strony się wycinam, mniej szarpie. Płytkę trzeba mocno trzymać i okulary musowo, bo szkliwo potrafi wysoko pryskać. Drugi otwór. Szlifierką wycinam resztę. Puszka pasuje z lekkim luzem. Odrysowałem. Wycinam. Podkuwam. Tak to właśnie dbam o nowe blaty. Przyklejam płytkę, puszkę osadzę później. Z drugiej strony podobnie, ale tutaj jest płyta budowlana i pustka, także bardziej precyzyjnie, żeby osadzić puszkę, o tym za chwilę. No dobrze, żeby nie zanudzać, skończyłem układać płytki, u góry zaszpachlowałem dziury dwukrotnie, wyszlifowałem i zagruntowałem. Pierwszą puszkę osadziłem tak jak wcześniej pojedynczą na gips budowlany, tą drugą przy pomocy zaczepów, tylko otwór w płytce musiał być taki, żeby krawędzie puszki o nią się oparły. Powyciągałem krzyżyki, umyłem spoiny oraz płytki i mogę zabierać się za fugowanie. Mam tutaj gotową fugę, nie dostałem jej do reklamy, kupiłem w markecie z czystej ciekawości. Jakby nie było, to na rynku chyba jedyna gotowa fuga, co mnie dziwi, że inni producenci póki co na to nie wpadli, chyba że jakiś patent albo coś. Miałem obawy, bo w necie jest sporo negatywnych opinii, no ale są też pozytywne, także z tymi opiniami to wiadomo różnie. Narzekanie przede wszystkim było na grube ziarno i jest ta konsystencja inna niż tradycyjnej fugi, taka trochę piaszczysta. Że przy nakładaniu dużo leci, no mi akurat na tym kawałku nie poleciało, ale struktura jest jak gęste błotko i możliwe, że częściej będzie spadać z pacy. Po fugowaniu zostały takie małe ziarenka, ktoś napisał, że rysują płytki, ale w to akurat wątpię. Czy może barwić płytki? No chłonne pewnie tak, jak każda inna fuga. Myć trzeba szybko, ale poszło to całkiem sprawnie i bez brudu.
Dla porównania kupiłem inną tradycyjną fugę Sopro, ale marka tutaj nieistotna, po prostu leżała na półce obok. Szczerze chciałem najpierw porównać na kawałku płytki, zobaczyć różnicę i dopiero zdecydować. Notą oczywiście trzeba urobić i później wyrobić, natomiast gotową można zamknąć i korzystać wiele razy. Tradycyjna fuga jest gładsza, ale też widzę, że ciężej się myje i rozmazuje. Natomiast po wyschnięciu mocno trzeba się przyjrzeć, żeby dostrzec nieco większą ziarnistość Ceresitu w stosunku do Sopro. Po teście zdecydowałem się fugować tym Ceresitem, tylko tu jest jeszcze taki problem, że trzeba się uwijać z tym fugowaniem, bo mamy tylko 10 minut na zmycie fugi. Dlatego podzielę pracę na etapy, a zacznę od tego narożnika. Blato koleiłem, fuga przeleżała zamknięta 24 godziny po pierwszym otwarciu, jak widać nie związała, ale wymieszałem ponownie. Co do tych 10 minut, to producent mówi, że można i dłużej, tylko później cieplejszą wodą i tak dalej, ale będę starał się nie przekraczać tego czasu, ustawiłem 7 minut i packą do fugowania wypełniam spoiny przy oknie. Takie moje spostrzeżenia, to jednak mam wrażenie, że więcej fugi spada z packi, ale to co spadło, to wykorzystałem. No tylko musi upaść na czyste podłoże, a nie na przykład na podłogę po szlifowaniu ścian. Fugowanie tego kawałka zajęło mi 4 minuty i od razu zmywam ciepłą wodą i gąbką. Nie mam już tu profesjonalnych gąbek ani wiaderek glazurniczych, uważam, że to jest zbędne, jeśli nie jesteś profesjonalistą. Używałem dużej chłonnej gąbki oraz mniejszej zmywakowej, umyłem na raz, na drugi raz wygładziłem spoiny, zebrałem ten piasek i wygląda to dobrze. I od razu druga ścianka zajęła 2 minuty dłużej, ale już tak bardziej na luzie, mycie bez problemów, fajne jest to, że praktycznie się nie marzę, to znaczy zostają drobiny ziaren, ale to już po wyschnięciu umyję jeszcze raz. I lewa strona, tą najdłuższą ściankę zrobiłem na raz, nie będę polecał ani nie polecał tej fugi, mi się robiło nią dobrze, z efektu też jestem zadowolony, wygląda to ładnie, co ważne po wyschnięciu, żadnych przebarwień, jednolity czarny kolor. Co do ziarna, to miejscami jest ono dostrzegalne, z bliska na krawędziach płytek, wynika to z tego, że ciężko wyprofilować ziarnistą masę, aby była gładka. Zauważyłem, że wystarczy poszorować i jest nieco lepiej, przy cienkiej fudze na przykład 1 mm może to wyglądać gorzej i jeśli chcesz super gładką fugę, to wybierz coś innego albo epoksyd. Wydaje mi się też, że szorstka fuga może łapać więcej brudu, ale nie będę już prorokował ani snuł domysłów. Jeszcze jedno, żeby nie było, otóż gdzieniegdzie zostały mi takie plamy, które trudniej było domyć i zeszło to bez problemu szorstką gąbką. Ogólnie rzecz ujmując, dużo rzeczy może wyjść nie tak, bez względu jakich materiałów użyjesz. Wpływ mogą mieć temperatura, chłonność podłoża, płytek, wilgotność, brudne spoiny, złe proporcje. Dobra, nie będę wchodził tutaj w filozofię budowlanki, przede wszystkim chodziło mi o wygodę, no bo jest różnica, kiedy mamy gotowy klej czy fugę, zawsze możemy zamknąć wiaderko i wrócić po jakimś czasie do pracy. Żadnych strat materiałów, no tylko za komfort trzeba zapłacić. Na wykończenie tego narożnika kupiłem prosty narożnik PCV w kolorze czarnym. Przyłożyłem i wyglądało to dobrze. Także klej montażowy i przykleiłem. Uważam, że jest to nawet ciekawe rozwiązanie na narożniki zewnętrzne. Jeśli nie pójdzie ci ukosowanie, czy kiedyś jak uszkodzisz, to w prosty sposób można zakryć. Silikon dla odmiany wybrałem Kerakol. Już mi się podoba, bo nie ma tego tandetnego marketingu typu hybrydowy z dodatkiem polimerów, anty coś tam. Zapakowałem w pistolet, dociąłem końcówkę pod skosem, okleiłem blat, ponieważ jest chropowaty, zostawiłem szczelinę 2 mm do płytek. Nakładam jednym pewnym ruchem, przynajmniej tak się staram, następnie spryskuję wodą z płynem do naczyń i profiluję gumową szpachelką. Poprawiłem jeszcze niezawodnym paznokciem, bo z efektów nie byłem zbytnio zadowolony. Z drugiej strony to samo, ale przyznam, że średnio mi to wychodziło, coś albo wyszedłem z wprawy, albo źle dociąłem końcówkę, albo... Panie, ten silikon to badziew. Najlepiej rzucić winę na materiał. Okej, jakoś z tego wyszedłem, ale w narożniku między płytkami zeskrobałem, co położyłem, okleiłem taśmą i zrobiłem jeszcze raz. Także mi też czasem coś nie wychodzi i ogólnie warto robić dokładnie, ale czasem trzeba odpuścić, akceptując fakt, że perfekcyjnie nie musi być, bo efekty są zadowalające. Na koniec przetestuję kleje. Pierwszy Mapei podważyłem szpachelką i nie idzie tego oderwać. Klej trzyma się mocno kartonowego podłoża, jak również samej płytki. Wyrwałem razem z karton gipsem. Ze śmigiem było identycznie, nie zauważyłem różnicy w sile kleju, obydwa trzymają jak pijane latarni. A jak ma się to do tego cementowego, szczerze myślałem, że będzie gorzej, tym bardziej, że nie minął okres pełnego wiązania cementu, a tu Geoflex niczym nie odstaje gotowcom, no trzeba go tylko urobić. Zaznaczam, że zielonej płyty nie gruntowałem i jak widać chyba nie ma takiej potrzeby. Drugi test, płytka, której nie smarowałem klejem. Klej nakładałem tylko na karton gips, mocno docisnąłem, klej związał i z płytką i z kartonem.
Tak jak kierownik kazał smarować dwie powierzchnie, no nie ma bata, musi być dobrze, tylko po co? I ostatni z testowanych sposobów, płytka szybko odpadła, co mówi po prostu nie czekaj długo po nałożeniu kleju i mocniej dociskaj. Krótkie podsumowanie. Przy płycie meblowej też położyłem silikon. Poza tym można kupić takie listwy wykończeniowe PCV w kolorze czarnym albo białym. Przykleja się do płytek i blatu i też może to dobrze wyglądać. Co do narożnika, to wyszedły jako tako. Myślę, że lepiej by to wyglądało, gdyby były ukosowane tylko strony fabryczne, a nie tak cięte. No ale jak patrzy się z daleka, to źle to nie wygląda. Nad płytkami pomalowałem, muszę założyć jeszcze domofon. Do położenia silikon przy oknie, ale zrobię to białym. No a jakie koszty takiej pracy? Jest tutaj 2,5 metra kwadratowego powierzchni, płytki kosztowały 200 zł, klej 80, fuga 60, silikon 50, pozostałe drobne materiały, krzyżyki, puszki i tym podobne 50 zł, razem 440 zł. Co do narzędzi, to jeśli kupisz tanią szlifierkę, wkrętarkę, to w 500 zł powinieneś się zmieścić. Masz jakieś pytania, pisz w komentarzu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.